Czego, jeżeli Liga Mistrzów Pana nauczyła, czy może zainspirowała? Mnóstwo było inspiracji, dużo doświadczeń, dużo nauki. Tamta edycja to był krok po kroku robienie postępów i to jest coś, co chcemy powtórzyć. Wiemy, że te elitarne rozgrywki są dla wybitnych drużyn i dostać się tam jest bardzo trudno. Natomiast jeżeli ktoś czegoś kiedyś posmakował, to wie, że warto się starać, warto pracować, aby w czymś takim uczestniczyć ponownie. Będziemy walczyć o to. Wiadomo, że zależy od wielu czynników. Od tego, na kogo się trafi w eliminacjach. Natomiast my dzisiaj nie patrzymy, co będzie w trzeciej, czwartej rundzie, bo przed nami jest najważniejsza ta pierwsza, druga runda, którą trzeba pokonać. I z pokorą, z wiarą w siebie podchodzimy do tego w ten sposób. Trzeba zagrać na 100% swoich możliwości i okazać się lepszym zespołem w dwóch meczu. To w skali od 1 do 10. Na ile Legia jest już gotowa do tego, żeby rozpocząć tę walkę? Jesteśmy gotowi. Pracowaliśmy intensywnie, zbieramy się, jeżeli chodzi o drużynę, cały czas. W najbliższym czasie dojdą do nas nowi zawodnicy, którzy zostaną jednak wyeliminowani z tego pierwszego meczu, gdyż nie zdążymy ich zgłosić i nie zagra w pierwszym meczu ten zawodnik. Natomiast na pewno cieszy to, że piłkarze, którzy byli kontuzjowani, jak Radowicz, Kucharczyk, wracają do zdrowia i liczę na to, że w meczu rewanżowym będą już do mojej dyspozycji. Pracowaliśmy intensywnie na obozie, w Warce, po to, aby być gotowym na te pierwsze mecze. Wiadomo, że niektórzy mieli dłuższe urlopy, niektórzy krótsze, niektórzy zawodnicy grali w reprezentacji. Trzeba to było dobrze zbilansować i przygotowywać się. Przez 2 tygodnie wolnego zawodnik dużo nie straci, a dostali piłkarze indywidualne rozpiski, aby cały czas być w formie. Wracając do tej skali liczebnej, to pewnie w meczu z Arką, w meczu o Super Puchar, takiej Legii na dziesiątkę nie oglądaliśmy. Nie, oczywiście my o tym wiemy, natomiast ten mecz też był, wiadomo, pierwszy punkt to grając w Super Pucharze, grając w finale jakichkolwiek rozgrywek, należy wygrać, bo po to się gra i to był cel numer 1. Natomiast celem numer 2 to też była taka celowe danie granie piłkarzy, którzy mniej grali w sparingach i to też musiał być aspekt szkoleniowy. Zaplanowaliśmy, że 4-5 zawodników pojawi się na boisku i tak też było. Zawodników, którzy grali bardzo dobrze, zmieniliśmy ze względu na liczbę rozegranych minut, bo wiedzieliśmy, że w tym okresie 60 minut na boisku zupełności im wystarczy. Więcej niż 60 może spowodować pewne komplikacje w przygotowaniu do następnego meczu i te zmiany były robione. Na tym trochę ten mecz ucierpiał ze względu na płynność, ze względu na jakość, bo często zmiany, które się robi, powodują to, że obraz tego meczu nie jest tak płynny jak wcześniej. Pierwsza połowa o wykonaniu Legii bardzo dobra. Tutaj tylko zabrakło tego najważniejszego, czyli gola, który dałby nam prowadzenie. Druga część meczu już mniej sytuacji. Natomiast karne to wiadomo jak jest. Loteria, albo się lepiej wykona jedenastki, albo gorzej. Akurat w tym meczu Arka zaprezentowała się w tym elemencie lepiej, wygrała. Gratuluję i życzę sukcesów dalej. Mówił Pan o budowie drużyny, to pewnie nie jest najbardziej komfortowa sytuacja, takie przystępowanie do rozgrywek w trakcie budowy. No na pewno nie. To jest problem polskich drużyn, polskich klubów, że grają w tych rundach pierwszych, drugich, gdzie trzeba od razu z urlopu, praktycznie często z obozu jechać na pierwszy mecz, ważne o punkty. W tym roku Jagiellonia i Lech Poznań z takiego doświadczenia musieli korzystać. Nie ukrywam, że dla mnie jako trenera, w ogóle zdanie trenerów jest takie, że liga nasza powinna się trochę wcześniej kończyć. W tej zasadniczej fazie play-off można grać mecze co 3 dni po to, aby kończyć te 10 dni wcześniej. To by pozwoliło zawodnikom jeszcze bardziej się zregenerować, odpocząć i lepiej przygotować do sezonu. Także myślę, że należy nad czymś takim pomyśleć, aby ta liga nasza wcześniej się kończyła. Gracie z mistrzem Finlandii. Nie ukrywajmy tego, to nie jest potentat europejskiego futbolu. Czy takie mecze niosą ze sobą jakieś zagrożenia, obawy? Zawsze niosą zagrożenia. Tu ważne jest podejście mentalne, udowodnienie na boisku, że jesteśmy lepsi. Przed meczem jeszcze nigdy nikt nie wygrał. Jeżeli nie pokażesz, nie udowodnisz, nie zagrasz na maksimum swoich możliwości,
nie strzelisz kilku bramek, to mogą być problemy. W takich meczach się więcej ma do stracenia niż do zyskania, bo każdy wie, że zwycięstwo jest naszym obowiązkiem, każdy inny wynik to jest sensacja i często tak jest, że to źle wpływa na morale zespołu. Natomiast my, pomni doświadczeń, może niekoniecznie Legii, ale wcześniejszych klubów, chcemy nakręcać tak zawodników, że ten mecz jest bardzo ważny i tylko i wyłącznie od nas zależy, w jaki sposób on zostanie rozegrany. Jak w takim razie nakręca Pan swoich zawodników? Przede wszystkim zapominamy o tym, co osiągnęliśmy w tamtym sezonie. Nie żyjemy historią. Patrzymy na to, co jest przed nami, co możemy wygrać. Każdy z zawodników ma w sobie coś do udowodnienia. Ten smak Ligi Mistrzów z tamtego sezonu jest tak piękny, dobry, że każdy z piłkarzy powinien zrobić wszystko, żeby jeszcze raz w takich rozgrywkach zagrać. To jest coś, co się pamięta na lata i to jest najlepsza motywacja. Hymn, który zawsze się gra przed meczami i zarówno otoczka meczów, jak i to wszystko, co się dzieje na boisku. Czy losy tej rywalizacji, Pańskim zdaniem, rozstrzygną się już tam w Finlandii, zachowując szacunek dla rywala, ale też mając poczucie własnej wartości? Chcemy, tak. Chcemy wygrać to spotkanie. Chcemy być drużyną, która będzie dominowała, która pokaże się z dobrej strony, wygra i będzie z dobrze wykonaną pracą mogła wracać do Polski. To jeszcze krótko na temat tej bieżącej sytuacji. Jak wyglądają te ostatnie przygotowania do tej fińskiej wyprawy? Zgodnie z planem, tak jak rutynowe przygotowanie przed meczami pucharowymi, grając na wyjeździe, trening na własnych obiektach 2 dni przed meczem, rano, dzień przed meczem wylatujemy do Finlandii, jesteśmy w hotelu na obiad, potem jest kilkadziesiąt minut czasu dla zawodników, aby odpoczęli. O 18:00 będziemy mieli oficjalny trening na stadionie, potem powrót do hotelu, odpoczynek. Już bezpośrednio przygotowanie do meczu. Odprawa taktyczna o przeciwniku, odprawa o nas. Następnie sen, co jest bardzo ważne, regeneracja. Wstajemy i po rozruchu, który będzie rano, szykujemy się już do spotkania. To jeszcze jedno. Pojawiło się nazwisko Hilbertado. Jeżeli dobrze kojarzy, może Pan się jakoś odnieść do tego? Mogę się oczywiście odnieść. Liczymy, że będzie to nasze wzmocnienie. Będzie robił wszystko, bo już jestem z nim po rozmowie, aby przekonać sztab szkoleniowy do tego, że warto mu dać szansę. Jego zadaniem jest pracować, cały czas pracować, czekać na swoją szansę i ją wykorzystać. Jest tego świadomy. Liczymy, że będzie to wzmocnienie Legii. Na jakiej pozycji? W jakim rejonie boiska? Nie chcę tutaj w tej chwili składać żadnych deklaracji, bo chciałbym zobaczyć, jak on funkcjonuje na 2-3 pozycjach u nas w drużynie. Natomiast mam nadzieję, że wzmocni na tyle rywalizację, że będziemy mieli duży ból głowy, kto ma grać.